Dzień dobry dziewczyny, witam się z wami w nowym vlogu. Słuchajcie, mamy czwartek, ja właśnie odstawiłam dziewczynki do szkoły, piorę sobie już, robię pranie i pomyślałam, że odpalę sobie dzisiaj vloga, bo moje drogie moje, jutro jest 8 marca, piątek, Dzień Kobiet i słuchajcie, ostatnio wam mówiłam, że 8 marca i na Instagramie i na YouTubie zrobię małe rozdanie dla moich wspaniałych kobiet. No wiecie co, chciałabym każdemu obdarować, no albo przynajmniej naprawdę z 10 osób, z którymi gdzieś tam cały czas mam kontakt, jakąś taką sympatię i tak dalej, no ale to nie jest możliwe. Także w dzisiejszym vlogu oglądajcie, słuchajcie dalej, oglądajcie, bo w dzisiejszym vlogu będzie ukryte małe rozdanie dla moich obserwatorek tutaj na YouTubie, ale też będzie na Instagramie, więc słuchajcie, na dobrą sprawę macie dwa razy możliwość wygrania właśnie małego upominku, bo będzie i na Instagramie i tutaj, a dzisiaj kawka już jest nalana, mam nadzieję, że siedzicie tu ze mną razem z kawką, nie wiem co tam robicie, ale mam nadzieję, że macie się dobrze. Słuchajcie, ja się teraz będę ogarniać. Jakiś taki lekki makijaż sobie zrobię. Chciałam wam jeszcze pokazać przesyłkę, która do mnie doszła z Pixie. I jak to Pixie, to słuchajcie, oni zawsze mają naprawdę mega kreatywne przesyłki. W sensie takie, wiecie, ładnie zapakowane. Czekajcie, gdzieś bym sobie tą gąbeczkę o tu położyła. Dostałam, proszę bardzo, Pixie. I tutaj mamy dziewczyny tonik z witaminą C, maseczkę i krem. Under Eye Brightener, czyli no krem pod oczy, taki rozświetlający, no ale ta mgiełka witaminowa bardzo mi się podoba i chyba sobie nawet, słuchajcie, ją teraz użyję. A ostatnio też na Instagramie, słuchajcie, wrzucałam rolkę, bo dostałam też przesyłkę właśnie z okazji Dnia Kobiet ze sklepu internetowego Ezebra i tam był taki oto kremik. Ja sobie go dzisiaj też nałożę. To jest Bielenda Professional Supreme Lab. Krem dermostymulujący z fitokolagenem i czynnikami wzrostu. Także testuję sobie coś troszkę innego niż marki koreańskie. O! Dzisiaj, słuchajcie, siedzę w domu. Brakowało mi tego. Tak wygląda ta mgiełka. Bardzo ładną pompkę ma. Nie ma takiego, wiecie, tego zwykłego takiego o dzióbka takiego, tylko coś takiego bardziej. No to dobra. O Jezu, jakie to jest odświeżające, powiem wam. Mamy tutaj kwiat pomarańczy, ekstrakty cytrusowe. No mega. Fajne. Bardzo takie odświeżające, na lato będzie mi się to sprawdzać świetnie, tak myślałam, że może tą paczkę dam do rozdania, do tego konkursu, rozdania, no, ale zostawiam sobie, bo tonik mi się sprawdza, natomiast będzie na pewno coś fajnego, także obserwujcie. Ja się będę teraz ogarniać, słuchajcie, wczoraj się opalałam samoopalaczem drugą warstwą i już wróciłam do tego, co było, tu mi jeszcze ten siniak troszkę schodzi. Także cieszę się. Dobra, ogarnę się dziewczyny i myślę, że dopiero do was przyjdę. Nałożę sobie tylko ten krem. On jest taki troszkę gęstszy, ale powiem wam, że bardzo fajnie pachnie. No i tak sobie będę go testować, a na twarz nie wiem jeszcze co nałożę. Mam ochotę na coś fajnego, lekkiego, świeżego, więc... Bo słuchajcie, pogoda za oknem jest po prostu beznadziejna. Od 2 dni jest na dobrą sprawę taka bardziej jesienna pogoda niż letnia. Ale muszę wam powiedzieć, że jak wczoraj jechałam malować Wiolkę i Amandę, on jest taki dosyć, słuchajcie, bogaty, konkretny. Nie wiem, czy do cery tłustej na dzień będzie się sprawdzał, ale dzisiaj go nakładam trzeci raz, dziewczyny, pod makijaż i nawet jest ok. I słuchajcie, dzisiaj plan na dzisiaj jest taki, że będę musiała jechać później do Biedronki, myślę, po tulipany i różyczki z okazji Dnia Kobiet, a że ja jestem w dwójce klasowej, bo trzecia osoba się nie chciała zgłosić,
No to jadę kupić właśnie jakieś tulipanki dla dziewczynek i lizaki dla chłopców, żeby chłopcy też nie byli poszkodowani, bo w sumie wiecie, że jeszcze jest później dzień chłopaka, ale on jest troszkę później. No i panią po różyczce, więc taki jest plan. No i dodatkowo, słuchajcie, dzisiaj robię na obiad kalafior, ziemniaki i jajko sadzone. Jezu, tak za mną to, słuchajcie, chodzi. Taki obiad, że to jest po prostu coś wow. I cieszę się, że w tym tygodniu już siedzę w domu, że już nigdzie nie jadę, bo już mi się naprawdę nie chce. No, ale przyszły tydzień chyba też coś znowu. No i zacznie się i słuchajcie, właśnie jak się ogarnę, to Wam wszystko opowiem, co się będzie działo. Także uciekam, żeby to też za długo nie trwało, bo widzę, że już 6 minut gadam tutaj. No i dziewczyny, ja już jestem gotowa. Ogarnęłam się, słuchajcie, nałożyłam sobie taki bardzo delikatny makijaż i wiecie co, zauważyłam, że nawet nie mam bronzeru nałożonego i na dobrą sprawę dzisiaj jakoś tak nie czuję potrzeby, żeby ten bronzer nakładać, bo i tak jestem mocno opalona, więc użyję sobie tylko bronzera z Elever, żeby dosłownie tak omieść sobie tu troszkę twarz, bo raczej dzisiaj się skupiłam, wiecie co, na konturowaniu różem. Tak, i dzisiaj użyłam, gdzie mam ten róż, o, Stars from the Stars, kremowo, podkład nałożyłam na twarz Catrice Tinted Serum Foundation, kończy mi się i muszę sobie go po prostu przed aplikacją dawać do góry nogami. Słuchajcie, szklana butelka, tu jest pipeta, na szkiełku zostaje naprawdę sporo tego podkładu i jest naprawdę bardzo ciężko go wydobyć. Dlatego nie lubię tego typu podkładów. Lubię tubki, które możemy wyciskać i wiecie, nie marnujemy po prostu tego, no, produktu. Płacimy za to, a nie żeby później wyrzucać. Dobra, ja się tak tylko troszkę przybrązowiłam. Rozświetlacz to jest oczywiście Ewelina kosmetyczna, jak to mówią, ten do ciała i do twarzy, a na usta nałożyłam sobie błyszczyk z tej serii Garden, Flower Garden i to jest, on jest taki lekki różowy i on ma takie dziewczyny jakby złote drobinki. Podobają mi się te błyszczyki przez to, że one ładnie siedzą na ustach, trzymają się, nie zbierają się w kącikach, czego nienawidzę. Są po prostu takie, że ładnie siadają na usta i dają taki delikatny kolorek. To jest numer 02 Sweet Daisy. I tyle. Aha, i kępki, nie kępki. I tylko wiecie co, ja sobie kupiłam ostatnio na Temu czy Shein, nie wiem dokładnie. Zamówiłam sobie, bo ostatnio co Wam pokazywałam, te takie, one są na tych grubszych takich paskach i bałam się, że no są fajne do takich makijaży mocniejszych, bo wtedy ten paseczek tak nie jest widoczny, ale zamówiłam sobie takie i one są właśnie na żyłkach. Trzy opakowania. O, to są takie połówki, które są, słuchajcie, tylko tak w kącik. I one naprawdę świetnie się sprawdzają. Trzy takie jakby rodzaje. Co prawda tutaj za różnicy za bardzo nie widać, ale z bliska widać, że każde są inne. Ja takie rzęsy lubię. I z ciekawostek jeszcze, słuchajcie, zamówiłam sobie do przetestowania rzęsy bondingowe na Shein właśnie. Będąc wczoraj, malowałam właśnie Amandę. Amanda miała przepiękne rzęsy. Byłam przekonana, że będę musiała jej doklejać rzęsy. Okazało się, że dziewczyny mają już zrobione. Amanda nałożyła sobie takie właśnie rzęsy bondingowe. Kurczę, z Shein. I mówi, że trzymają jej się pięknie. Także zamówiłam, będę testować. Jestem bardzo ciekawa, czy to, jeśli to będzie fajnie mi się sprawdzać, to będzie świetna alternatywa dziewczyny do rzęs na przykład na sezon taki letni. Latem lubimy takie oko delikatnie podkreślone i jak ja sobie to przetestuję. Dodatkowo no trochę tam rzeczy, słuchajcie, pozamawiałam na Shein, na Temu. Zamówiłam kilka takich bluzek. Myślę, że zrobię po prostu filmik. Na pewno nie zostawię wszystkiego, bo szukam jakiejś ładnej bluzeczki, takiej nieoczywistej. Także czekam, aż mi to przyjdzie. A na Temu, słuchajcie, pozamawiałam trochę rzeczy na urodziny dla Antosi, takie wiecie, balony, jakieś dekoracje, także mam nadzieję, że mi to szybko przyjdzie, ale wiecie co Wam chciałam powiedzieć, pokazać, bo ja, słuchajcie, zamówiłam, tak jak Wam mówiłam ostatnio, zamówiłam właśnie
mniejszy rozmiar tych spodni i większą marynarkę. I mi to wczoraj przyszło. Dodatkowo jeszcze zamówiłam taką spódnicę właśnie do stylówki. Też Wam zaraz najwyżej pokażę. Zobaczycie, jak to wygląda, jakbyście szukały czegoś takiego bardziej eleganckiego. Ale słuchajcie, z racji tej, że mamy Dzień Kobiet jutro, ja Wam powiem, że ja bielizny w Sinsay bardzo rzadko kupuję. Prędzej mi leży H&M, bo są takie bardziej basicowe i naprawdę wielokrotnie mi się świetnie sprawdziły. Natomiast w Sinsayu zauważyłam w nowościach taki przepiękny, mega kobiecy, dziewczęcy poniekąd komplecik. No ja tego nie będę teraz mierzyć. To jest, słuchajcie, braletka taka nieusztywniana, taki materiał mięciutki. To jest śliczne, tego typu bielizna dziewczyny na lato wygląda po prostu cudownie, nic nam się tu nie poci, nie grzeje, nie mamy wielkich push-upów, tylko mamy taką, o widzicie, to jest taki cieniutki materiał, przepiękny, podwójny, więc też tutaj nie prześwituje, to trzeba zaznaczyć, że faktycznie tutaj nie prześwituje, bo ma ten podwójny materiał, bardzo mi się to podoba, ramionczka są regulowane, mamy też regulacje tutaj zapięcia. Ja wzięłam sobie rozmiar L, z tej racji, że ja biustu może nie mam dużego, ale w obwodzie to jednak nie jestem jakaś mega chudziutka, więc zamówiłam sobie L-kę i ta L-ka po prostu, dziewczyny, leży idealnie. To nie są fiszbiny, nic nam się tu nie będzie wbijać, tylko tu jest taki grubszy materiał, takie szycie fajne. Ja Wam tu zrobię zdjęcie, jak ta braletka wygląda na modelce, bo tak jak mówię, no tego ja mierzyć nie będę Wam tutaj. I do tego, słuchajcie, majtusie. Proszę bardzo, to są też takie, o Jezu, coś mi zaleciało, ten sam wzór, piękne, no takie stringi, nie, ale są śliczne, a z tej racji, że ja mam biodra szerokie, wzięłam sobie XL-kę i powiem Wam, że są idealne, naprawdę fajnie się rozciągają i na tyle są takie fajne, luźne, że mogę sobie je tak troszkę podnieść, przez co wysmuklają się nogi, słuchajcie, także jak szukacie takiej ładnej i bardzo, słuchajcie, przyjemnej bielizny, no to polecam Wam ten komplecik, bo naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nastawiałam się, że pewnie będę zwracać bieliznę w tym, jak kupujecie przez internet, możecie chyba zwrócić, kupując stacjonarnie nie możecie. Ale na szczęście ja nie mam potrzeby tego zwracać, bo mówię, naprawdę bardzo mi się to podoba. Także chodźcie, przymierzę Wam właśnie ten rozmiar odpowiedni. A ja, słuchajcie, dzisiaj śmigam sobie w koszulce, taka jakaś z lumpeksu swego czasu kupiona, i mam tu spodnie, to są spodnie z tego butiku od Oli, czyli Bohema Butik, i ja Wam, dziewczyny, powiem, że to są najwygodniejsze spodnie, jakie kiedykolwiek miałam. Także widziałam, że Ola uzupełniła rozmiarówkę tych spodni i dodatkowo właśnie z tego modelu, dziewczyny, są jeszcze takie ciemne jeans. I ja, słuchajcie, zamówiłam sobie ten ciemniejszy jeans jeszcze, także Wam na pewno pokażę. Jak szukacie wygodnych, fajnych spodni, jak lubicie spodnie takie, one nie są rozszerzane, one też nie są takie typowe boyfriendy, że takie wiergaśne. To jest tak przyjemny materiał. Podejrzewam, że ja w M-kę bym się wbiła spokojnie, patrząc na tą L-kę, którą mam teraz na sobie. Natomiast mi zależało na tym, żeby one były wygodne i żeby mnie po prostu za bardzo nie opinały. Tutaj mam sobie tak delikatnie, słuchajcie, podwinięte, ale one, te spodnie, też świetnie będą nadawać się do botek, do szpilek wysokich. Powiem Wam, że to był naprawdę bardzo dobry zakup. Także na dole Wam podlinkuję te spodnie, jeżeli właśnie szukacie czegoś takiego fajnego, wygodnego i naprawdę ładnie wyglądającego na pupie, bo czasami bywa tak, że spodnie są, słuchajcie, takie na tyłku jakoś dziwnie szyte, te kieszenie jakoś mają dziwny rozstaw, co powoduje totalną dysproporcję naszych pośladków, a te, ja jestem naprawdę z nich zadowolona. No i tak jak mówię, no M-ka byłaby, patrzcie, teraz sobie ścisnęłam, tyle mam luzu, ale ja chciałam L-kę, żeby była taka wygodniejsza. O właśnie, chyba może sobie zamówię M-kę z tych ciemniejszych. To Wam na dole podlinkuję. A teraz zarzucam właśnie tą marynarkę i spodnie, żeby Wam pokazać właśnie, teraz leży to bardzo dobrze. I słuchajcie, tak wygląda. Marynarkę sobie wzięłam L-kę, wymieniłam
M-kę zwracam, L-kę sobie zostawiam, z tego względu, że dziewczyny, jak ja się tu zapnę, to przede wszystkim nic mnie nie opina i w dalszym ciągu to wygląda dobrze, a tutaj w barkach nie jest ani za duża, ani, nie wiem, źle nie wygląda, także ja uważam, że, no kurczę, powiem Wam, że zostawiam sobie ten taki żakiecik, ten taki jakby garnitur, bo no jednak, kurczę, taki ciuch jest w szafie nam potrzebny. I słuchajcie, jeżeli chodzi o M-kę spodnie, to powiem Wam, ja to oczywiście muszę wyprasować jeszcze, ale to powiem Wam, że w tym momencie, jak wzięłam sobie M-kę tych spodni, o Jezus, talia mi się robi po prostu piękna. Ja może ściągnę tą marynarkę, żeby Wam pokazać. Przede wszystkim naprawdę bardzo ładna robi się talia w tych spodniach. Podoba mi się, że tutaj te spodnie mają z przodu właśnie takie, widzicie? Jedna zaszewka, druga zaszewka, a tutaj jest kieszonka. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, ja mam taki lekki brzuszek i powiem Wam, że wszystko tu naprawdę fajnie siedzi. No szukam, słuchajcie, aha, zamówiłam sobie takie majtki z wysokim stanem modelujące właśnie brzuch na Shein. Mają mega pozytywne opinie, także ciekawa jestem, co to przyjdzie, to Wam dam znać, ale zobaczcie, to jest M-ka spodni. No mega są te spodnie. Patrzcie, tak, do obcasika lekkiego też będzie, nic na mnie będzie szurać. Podoba mi się, że one nie są na tyle długie właśnie te spodnie, że nie szurają mi po ziemi, jak słuchajcie, mam płaski but na przykład, nie? No tak, także ja sobie to zostawiam, jestem zadowolona. Dobra, słuchajcie, usiadłam sobie tak na chwileczkę, żeby do Was się tutaj jeszcze odezwać, korzystając z okazji, że jedno pranie mam powieszone, drugie się pierze, czekam na mojego męża. Dzisiaj mam obiad bardzo prosty. Jajko sadzone, kalafior, ziemniaki, więc tak na dobrą sprawę zrobi się ten obiadek bardzo szybko. A ja, dziewczyny, chciałam Was tutaj bardzo serdecznie, no myślę, czekajcie, może ja się przysiądę po prostu do toaletki, tam jest lepsze światło, a tutaj trzymam telefon w ręce. Zjadłam sobie właśnie śniadanie, żurek i tak sobie pomyślałam, że usiądę sobie do Was tutaj troszeczkę pogadać, bo słuchajcie, mam dla Was taką małą zapowiedź, już Wam kilka razy wspominałam, że szykuje się u mnie mała zmiana, coś nowego, nowe miejsce pracy i na dobrą sprawę ja już wiem o tym od takiego dosyć dłuższego czasu. Chodzi o to, że razem z moją koleżanką ze szkoły, ona aktualnie zjechała z Niemiec do Polski i otwiera, słuchajcie, swój butik z odzieżą. Butik internetowy, głównie sprzedaż będzie właśnie przez internet, ale także będę prowadziła właśnie u Angeliki w Tarnowie transmisje sprzedażowe. Transmisje sprzedażowe, tak na dobrą sprawę, stały się takie bardzo, bardzo popularne. Słuchajcie, jak się zaczęła pandemia, bardzo dużo osób, butików, sklepów internetowych zaczęło właśnie prowadzić takie transmisje sprzedażowe, wychodząc naprzeciw klientom i na dobrą sprawę muszę Wam powiedzieć, że to bardzo, ale to bardzo się stało teraz mocno popularne. No więc razem z Angeliką będziemy prowadziły ten butik, będziemy sprzedawały ciuchy. Ja się głównie będę zajmować, słuchajcie, taką bardziej stroną właśnie, powiedziałabym poniekąd marketingową, czyli właśnie prowadzenie transmisji sprzedażowych. Na wstępie zaznaczę, że transmisje sprzedażowe będą odbywały się dwa razy w tygodniu od godziny 19. Zależało nam właśnie na tym, bo żeby to były takie godziny, kiedy na dobrą sprawę więcej osób ma czas i możliwość usiąść już na spokojnie, więc o godzinie 19, tak wstępnie, na razie tak planowo, dwa razy w tygodniu, jeszcze nie wiem dokładnie, jakie dni, to wszystko będę Wam zdawać na bieżąco, że tak powiem, relacje. A jeżeli chodzi o butik, butik będzie się nazywał The Minimal Fashion. I w tym butiku przede wszystkim będą odzież kobieca, minimalistyczna, kobieca, taka bardzo, czasami na elegancko, ale słuchajcie, taka bardzo na czasie. Z tego, co rozmawiałam z Angeliką, to będzie naprawdę rewelacyjny towar. Będziemy też chciały, żeby asortyment właśnie w tym butiku był na dobrą sprawę dla każdego, więc osoby, kobiety plus size też będą mogły się tam zaopatrzyć. Oczywiście w zależności od tego, czy ładny i odpowiedni towar Angelika znajdzie.
Właśnie ona jedzie w przyszłym tygodniu po towar. Lokal już mamy, logo już jest dziewczyny strona internetowa, nie strona internetowa, tylko Facebook i Instagram. Ja to Wam na dole podlinkuję, także zachęcam bardzo serdecznie do obserwacji. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to ona jest w trakcie prac, w sensie tworzy się po prostu, dopinamy wszystko. W przyszłym tygodniu, 18 marca, mamy umówioną sesję zdjęciową, biznesową, połączoną właśnie z sesją odzieży. Więc, no słuchajcie, to tak na dobrą sprawę ten miesiąc marzec będzie taki bardzo obfity, jeżeli chodzi o planowanie i wszystko, wszystkiego organizowanie przez Angelikę. Ja ze swojej strony dokładam się, wiecie, takimi pomysłami marketingowo i tak dalej. Także no, zapowiada się coś bardzo fajnego i myślę, że naprawdę będzie ciekawie. Wiecie, że ja ogólnie oprócz tego, że w branży beauty, wizaż i tak dalej działam, to ja naprawdę bardzo lubię modę, bardzo lubię pokazywać Wam ciuchy. Wiecie, że też współpracuję z kilkoma gdzieś tam butikami, czy też właśnie typowo takie modowe współprace. Tym bardziej bardzo się cieszę, że będę miała okazję u niej pracować. Pomagać jej właśnie w sprzedaży tych ciuchów, no i nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Nic więcej na razie Wam nie powiem, bo na dobrą sprawę takich konkretów, oprócz tego, że jest strona na Facebooku oraz Instagram już jest, także zapraszam Was do obserwacji. No ten tydzień będzie takim dopięciem może nie ten tydzień, bo już mamy czwartek, ale no marzec to będzie taki miesiąc, gdzie naprawdę na wysokich obrotach Angelika działa. Jesteśmy też w stałym kontakcie, także muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę na tą współpracę poniekąd, że będę miała okazję i możliwość z nią pracować, bo to jest przecudowna i sympatyczna kobieta. My znamy się ze szkoły, pamiętam, że my w szkole też się tak dosyć mocno kumplowałyśmy, później gdzieś te nasze drogi się rozeszły, ona swego czasu mieszkała w Krakowie, prowadziła sklepy w Krakowie, później przeniosła się do Niemiec, no i tak jakoś ten kontakt cały czas był, ale teraz cieszę się, że wróciła tutaj na stare śmieci, że tak powiem, no i będziemy razem działać, także słuchajcie, fajnie, fajne rzeczy się zapowiadają. No, muszę Wam powiedzieć, że cieszę się. Także zapraszam Was do obserwacji profilu na Instagramie i na Facebooku The Minimal Fashion. Obserwujcie, lajkujcie i wyczekujcie, słuchajcie, aktywacji. Działamy, ruszamy. Myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie. Dobra, przychodzę do Was właśnie z tym takim małym rozdaniem dla Was. Z okazji Dnia Kobiet, dla moich tutaj kobiet, tak wygląda zawartość. Słuchajcie, może to nie jest jakieś wypasione, nie wiadomo jakie. W każdym razie liczy się gest. Są tu kosmetyki, które używam, które lubię i które chciałabym Wam serdecznie polecić i oczywiście są nowe. No i przede wszystkim tutaj widzicie mój ukochany suplement od marki Noble Health, czyli Get Slim Shape. To jest suplement, który myślę, że dla każdej z nas naprawdę bardzo fajnie pomoże. Już wielokrotnie Wam wspominałam o tym, że on przede wszystkim bardzo fajnie, dziewczyny, działa na spalanie tkanki tłuszczowej, na przemianę materii i dodatkowo zauważyłam już po takim troszkę dłuższym czasie użytkowania tego, stosowania właśnie tego suplementu, że przede wszystkim dziewczyny dużo mniej podjadam i ogólnie jem mniej, takie mam wrażenie. Także jedno opakowanie na wypróbowanie, na zachętę, żebyście później sobie kupowały właśnie z moim kodem. Dodatkowo zapach od marki Made in Lab 121 i słuchajcie, jest to zapach inspirowany Victoria's Secret Bombshell. Ja tutaj specjalnie to napisałam. Jest to zapach cytrusowy, świeży, idealny, słuchajcie, na wiosnę, lato. Nie takie typowe cytrusy, bo tutaj są też wyczuwalne, słuchajcie, o widzicie, macie tutaj kategorię kwiatowo-owocową właśnie. Powiem Wam, że bardzo mi się ten zapach podoba. Dodatkowo korektor, który uwielbiam i którego już nie zliczę, ile opakowań zużyłam, czyli Eveline Wonder Match i on jest akurat w odcieniu Peach, ale to jest taki bardzo neutralny, ładny odcień, który się fajnie dopasowuje
do cery, olejek, i tutaj mamy taki intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała. Świetnie, dziewczyny, przede wszystkim on nawilża skórę, bardzo dobrze też jest, prawda, dziewczyny, do masażu bańką chińską, czy też jak robicie sobie właśnie roller, bardzo ładnie ujędrnia, skóra jest bardzo mocno taka odżywiona i mięciutka. Jakiś czas temu ja miałam to takie masło, ten olejek w formie tej takiej stałej, właśnie z marki Eveline, i on mi się świetnie sprawdzał. Coś na nasze usteczka, żeby cały czas były nawilżone, mięciutkie i pięknie błyszczały, czyli Choco Glamour odżywczy, odżywczo-nawilżający balsam serum. Uwielbiam go. Tutaj jeszcze daję Wam, dziewczyny, kolczyki. To jest, są kolczyki takie malutkie, te kwiatuszki, inspiracja Van Cleef'em. Te kwiatuszki, słuchajcie, ładnie wiszą tak na takiej małej kuleczce, a zamykany jest ten kolczyk też wkrętem, więc nic tu Was, dziewczyny, nie będzie kuło, nie uwierało, także o, takie, o, czekajcie, nie wiem, jak to pokazać, takie, o, takie malutkie kolczyki z masą perłową czarną i one są właśnie takie, to jest stal chirurgiczna, pozłacana. Mamy maseczkę, to jest taka maseczka marki Karelika, czyli ta marka, która specjalizuje się w kosmetykach na bazie alg. I to mamy rozgrzewającą, złuszczającą maskę żurawinową. Też coś dla kobiet. Słuchajcie, jeżeli nosicie obcasy, ale nie tylko, proszę bardzo, mamy tutaj takie właśnie, o, widzicie, wkładki żelowe, aby nasza stópka była zawsze, miała po prostu komfortowo, i tak samo tutaj na zapiętek, że tak powiem. I tutaj dostajecie jeszcze ode mnie próbeczki kosmetyków marki Pyeongkangyul. Wiecie, że ja uwielbiam markę koreańską Pyeongkangyul i świetnie ona mi się sprawdza, więc proszę bardzo. Taka mała paczuszka niespodzianka dla jednej z Was. Chciałabym więcej, ale dziewczyny, umówmy się, nie bądźmy zachłanne. No i cóż, co wystarczy zrobić? No przede wszystkim musisz subskrybować mój kanał, wiadomo, będzie mi bardzo miło. Ja tutaj nie liczę na żadną aktywność, to jest takie po prostu podziękowanie dla Was. Ja tutaj, tak jak mówię, nie liczę na żadną aktywność ze specjalną i tak dalej. To jest prezent dla jednej z Was, dla której jesteście moimi obserwatorkami. Możecie zostawić dowolnej treści komentarz właśnie pod tym vlogiem, tylko właśnie dać znać, że jesteście chętne na tą niespodziankę, czy tam biorę udział, że bardzo chcę wygrać, no nie wiem, cokolwiek. Dajcie mi znać, że mam wziąć pod uwagę właśnie Wasz komentarz. No i co? Będzie mi miło, jak oczywiście polajkujecie filmik, gdzieś tam łapką w górę, w dół, obojętnie, nieważne, dziewczyny, nie ma tu jakichś ze specjalnie większych wymogów, po prostu musicie być moimi obserwatorkami, także to tyle. No i tyle, więcej nie ma co tutaj do dodawania. Myślę, że tak jak mówię, 8, czyli w piątek, ten filmik pojawi się na kanale i to rozdanie, powiedzmy, będzie trwało, słuchajcie, 3 dni. 8, czyli 9, 10, w poniedziałek, dobra, przez weekend. W poniedziałek będę wybierała po prostu jedną osobę, której podaruję ten prezencik, ten upominek, i w poniedziałkowym właśnie filmiku, czy to vlog, czy co to będzie, po prostu Wam dam znać, kto wygrał, kto dostanie ten upominek, i to tyle. Ale chciałam Wam dodać, że na Instagramie będzie również kolejne tam rozdanie z okazji Dnia Kobiet, zupełnie coś innego. Pod postem po prostu będzie trzeba, wiadomo, to już wtedy będzie trzeba obserwować profil na Instagramie, polubić posta, udostępnić i się zgłosić. Także takie bardziej. A tutaj na YouTubie myślę, że jak ja będę widziała właśnie jakieś zainteresowanie, interakcje w komentarzach i tak dalej, to myślę, że możemy częściej sobie po prostu takie małe upominki rozdawać. Słuchajcie, ten filmik ogólnie już trwa dzisiaj długo, tak trochę pogadankowo było, ale dzisiaj miałam taki wolny dzień w domu, siedziałam sobie spokojnie, oprócz obowiązków, i po prostu postanowiłam do Was troszkę pogadać. Zaraz będzie mój mąż, kurde, wiecie co, mamy godzinę dopiero 10, przed 10, a ja już kończę vloga, ale to nic, bo to zawsze jest opcja, żeby zacząć nagrywać drugiego. Będę robiła obiadek, idę wyciągnąć drugie pranie, zmontuję Wam tego vloga i on będzie jutro, tak jak mówię. Także słuchajcie, tyle. Tyle Wam chciałam powiedzieć, trochę pogadałam. Linki wszystkie, o których rzeczach gdzieś tam mówiłam dzisiaj w tym filmie, oczywiście znajdziecie na dole, i ja się już dzisiaj z Wami żegnam.
No i co? No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki.